Ciao! W tym filmie będziemy kontynuować i possessivi, czyli zaimki dzierżawcze. Mój, twój, jego, czyli dla osób liczby pojedynczej, przerobiliśmy w jednym z poprzednich filmów. Link daję na dole. Popatrzmy na zdania. I tuoi occhiali sono questi, Michele. I tuoi occhiali sono questi, Michele. Czy to są twoje okulary, Michele? I tuoi occhiali, occhiali, słowniczek z prawej strony, li occhiali, okulary. Rodzaj męski w zasadzie zawsze w liczbie mnogiej, rodzajnik li. Pamiętamy samogłoska, liczba mnoga. Wracamy do zdania. I tuoi occhiali sono questi, Michele. I tuoi occhiali, twoje okulary. Tuoi, twoi, rodzaj męski, liczba mnoga. Tuoi, mimo że mówi o czymś, co jest twoje, dostosowuje się do rodzaju męskiego w tym wypadku, li occhiali i liczby mnogiej, bo li occhiali są zawsze w liczbie mnogiej i są w rodzaju męskim. I tuoi occhiali sono questi są te tutaj, tak? Questo, questi, liczba mnoga. I tuoi occhiali sono questi, Michele? Odpowiedź. No. I miei sono quelli lì. No, i miei sono quelli lì. Nie, moje są tamte, tamte tam. Miei, moje, czy moi, moi, tak? Rodzaj męski. I miei, czyli w domyśle i miei occhiali. Rodzajnik zachowujemy, ponieważ i miei, w domyśle occhiali, stale pełnią tutaj rolę podmiotu w tym zdaniu. I miei sono quelli lì. Quelli, w liczbie pojedynczej. Quello, quello, quelli. Lì, tam. I dalej. Le tue scarpe sono quelle lì. Le tue scarpe sono quelle lì. Le scarpe, czyli buty. Rodzaj żeński. Liczba mnoga. A zatem, le tue scarpe to twoje buty. Czy tam są twoje buty? Tamte tam, quelle lì. Tue to jest forma dla rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej. Tak jak scarpe. Le tue scarpe sono quelle lì. Quella, tamta. Quelle, scarpe, tamte. No, le mie sono queste qui. No, le mie sono queste qui. Nie, moje są tutaj, te tutaj. Le mie scarpe, tak w domyśle. Mie to jest moje. Forma mie, rodzaj żeński, ponieważ skarpe są rodzaju żeńskiego. Sono queste qui. Queste, questa. Te tutaj. Queste qui. Przeczytam jeszcze raz. I tuoi occhiali sono questi, Michele? No, i miei sono quelli lì. Le tue scarpe sono quelle lì? No, le mie sono queste qui. I miei occhiali, moje okulary, i tuoi occhiali, twoje okulary. To jest forma dla rodzaju męskiego. Miei, tuoi, occhiali, rodzaj męski, liczba mnoga. I rodzaj żeński. Le mie scarpe, moje buty, le tue scarpe, mie, tue. I trzecia osoba. Scusi signora, i suoi bagagli sono questi? Scusi signora, i suoi bagagli sono questi? Przepraszam panią, czy to są pani bagaże? Pani, pańskie. Suoi znaczy jego, jej, pana, pani. W tym momencie tłumaczymy na polski pani bagaże, ponieważ na początku zdania mamy scusi signora, tak? A więc z kontekstu dowiadujemy się, że właścicielką jest pani. No i oczywiście pisownia z wielkiej litery, suoi, sugeruje, że to będzie albo pan, albo pani. W tym momencie pani. Il bagaglio to jest bagaż. Il bagaglio, rodzaj męski. I bagagli, bagaże. I suoi bagagli. Suoi to forma dla liczby mnogiej rodzaju męskiego. I bagagli. A więc i suoi bagagli. Suoi dostosowuje się do bagagli. Dalej. Sono questi. Są te tutaj. Ci tutaj. Tak? Scusi signora, i suoi bagagli sono questi?
Sì, sono miei. Tak, są moje. Miei, rodzaj męski, liczba mnoga. Dalej. Scusi, signore, le sue valigie sono queste? Scusi, signore, le sue valigie sono queste? Przepraszam pana, czy to są pańskie walizki? Te walizki? Le valigie, walizki. La valigia, walizka. Le valigie mamy rodzaj żeński. I oczywiście liczba mnoga. A więc le sue valigie. Pana, pani, jego, jej. Ale z kontekstu wiemy, że należą do jakiegoś pana. Tak? Scusi, signore. Le sue valigie sono queste. Są te. Queste. Rodzaj żeński. Odpowiedź. No, le mie sono quelle lì. No, le mie sono quelle lì. Nie, moje są tamte tam. Le mie valigie. Le mie valigie sono quelle. Są tamte. Przeczytam wszystko. Scusi, signora, i suoi bagagli sono questi? Sì, sono miei. Scusi, signore, le sue valigie sono queste? No, le mie sono quelle lì. Forma dla trzeciej osoby to suoi i suoi bagagli. Tutaj mamy rodzaj męski dla liczby mnogiej. I le sue valigie. Le sue valigie. Sue. Rodzaj żeński liczby mnogiej. Niestety język włoski bardzo różni się od polskiego pod względem formy tych zaimków. Dlatego, że we włoskim te zaimki dostosowują się do rzeczownika, którego dotyczą. Popatrzmy teraz na te zdania. Questi bagagli sono di Federica. Questi bagagli sono di Federica. Te bagaże są Federiki, tak? Jakiejś Fryderyki. To jest dziewczyna. Sono i suoi bagagli. Sono i suoi bagagli. To są jej bagaże. Suoi przyjmuje taką formę rodzaju męskiego i liczby mnogiej, ponieważ dotyczy i bagagli. Federica nie ma tutaj nic do rzeczy, po prostu jest tylko jej, ona jest właścicielką. Poniżej. Queste valigie sono di Federica. Queste valigie sono di Federica. Te walizki są Fryderyki. Sono le sue valigie. Sono le sue valigie. To są jej walizki. Sue, ponieważ valigie, rodzaj żeński, liczba mnoga. Imię Federica zmienimy na Federico, czyli imię męskie, tak? To jest chłopak, Fryderyk, Federico. I praktycznie tylko to się zmienia. Cała reszta pozostaje identyczna. A tylko my, tłumacząc na polski, mamy problem z tym, że tym razem musimy przetłumaczyć, że to są nie jej bagaże, tylko jego. Po włosku zostaje tak samo. Questi bagagli sono di Federico. Sono i suoi bagagli. Te bagaże są Fryderyka. To są jego bagaże. Queste valigie sono di Federico. Sono le sue valigie. Sono le sue valigie. Te walizki są Fryderyka. To są jego walizki. I zestawienie wszystkich tych przypadków. Rodzaj męski. I miei occhiali. I miei occhiali. Tłumaczymy moje okulary, ale miei, pamiętamy, że to jest rodzaj męski i musi być dostosowany do occhiali. I tuoi occhiali. Tuoi. Twoje. I suoi bagagli. I suoi bagagli. Jego, jej bagaże. Ewentualnie pana, pani. I rodzaj żeński. Le mie scarpe. Le mie scarpe. Moje buty. Mie scarpe. Le tue scarpe. Le tue scarpe. Twoje buty. Rodzaj żeński. Tue, ponieważ scarpe. Le sue valigie. Le sue valigie. Jego, jej, pana, pani walizki. I miei occhiali, i tuoi occhiali, i suoi bagagli. Le mie scarpe, le tue scarpe, le sue valigie. Nie pozostaje nic innego jak zapamiętać te formy i po prostu ćwiczyć, ale ćwiczenia na poznane zaimki dzierżawcze zrobimy sobie może w następnym filmie. Teraz tylko mała podpowiedź, że te zaimki, które dotyczą rodzaju męskiego, będą miały końcówkę męską i a więc... Miei, moi. Tuoi, twoi.
twoi, tak? Swoi, jego, jej, pana, pani. Dla rodzaju żeńskiego końcówka e, właściwa rodzajowi żeńskiemu. Mie, moje. Tue, twoje. Sue, nadal jego, jej, pana, pani. Teraz przyjrzymy się kilku zdaniom, gdzie mamy te formy i possessivi dla liczby mnogiej i dla liczby pojedynczej. Quali sono i tuoi posti preferiti a Roma? Quali sono i tuoi posti preferiti a Roma? Jakie są twoje ulubione miejsca w Rzymie? Il posto, miejsce. Preferito, ulubiony. Preferiti, liczba mnoga, tak? A zatem, quali sono i tuoi posti preferiti a Roma? Słówko quali, czyli jakie, jacy, którzy, które, tak? I posti, miejsca. I posti preferiti, ulubione miejsca. I tuoi posti preferiti a Roma. Twoje ulubione miejsca w Rzymie. I teraz liczba pojedyncza na dole. Qual è il tuo posto preferito a Roma? Qual è il tuo posto preferito a Roma? Jakie jest twoje ulubione miejsce w Rzymie? Il posto, miejsce. Il posto preferito, ulubione miejsce. Il tuo posto preferito, twoje ulubione miejsce. A Roma, czyli tuo posto, ale i tuoi posti. Mamy tutaj do czynienia ze słówkiem quale. Quale, czyli jaki, jaka, który, która. W liczbie mnogiej słówko quale to quali. Tak jak na górze. Quali sono i posti. Liczba mnoga. Tymczasem na dole mamy formę skróconą qual è. Dlatego, że słówko quale napotkało samogłoska. Gdyby nie to skrócenie, gdyby nie to utrącenie, tak? Utrąciliśmy ostatnie e. Gdyby nie to, wyglądałoby to quale e. Ale forma, jaką należy stosować, jest quale dla liczby pojedynczej, tak? Ponieważ mamy tutaj samogłoskę e. Akurat to jest czasownik jest. A zatem, quale il tuo posto preferito? Postarajmy się to zapamiętać, bo jak raz wejdzie do głowy, to zostanie. W tych pytaniach nie możemy zastąpić słówka quali, quale, qual słówkiem che. Po prostu, gdy pytamy w ten sposób, quali sono, tak? Jakie są, czy jacy są, to musimy użyć słówka quale, quali. W taki sposób możemy pytać o różne rzeczy. Na przykład, quali sono i tuoi posti preferiti a Roma? Quali sono i tuoi ristoranti preferiti? Il ristorante, restaurazia. Quali sono i tuoi ristoranti preferiti? Quali sono i tuoi bar preferiti? Il bar to bar. Słówko bar pozostaje w formie bar także w liczbie mnogiej. A zatem, quali sono i tuoi bar preferiti? Jakie są twoje ulubione bary? Quali sono i tuoi piatti preferiti? Jakie są twoje ulubione dania? Il piatto to jest danie, ewentualnie talerz, no ale w tym znaczeniu mamy danie. Quali sono i tuoi piatti preferiti? W liczbie pojedynczej takie pytanie wyglądałoby tak. Qual è il tuo posto preferito a Roma? Qual è il tuo ristorante preferito? Jaka jest twoja ulubiona restauracja? Qual è il tuo bar preferito? Qual è il tuo bar preferito? Jaki jest twój bar ulubiony? Qual è il tuo piatto preferito? Qual è il tuo piatto preferito? Jakie jest twoje ulubione danie? Quali sono i tuoi posti preferiti a Roma? I miei posti preferiti a Roma sono il Colosseo e il Pantheon. Moje ulubione miejsca w Rzymie to na przykład Colosseum i Pantheon. I miei posti preferiti, tak? I miei. I drugie zdanie. Qual è il tuo posto preferito a Roma? Il mio posto preferito a Roma è na przykład il Colosseo. Moje ulubione miejsce w Rzymie to Colosseum. Il mio posto preferito.
I miei posti, il mio posto. I rodzaj żeński. Quali sono le tue spiagge preferite in Sardegna? Quali sono le tue spiagge preferite in Sardegna? Jakie są twoje ulubione plaże na Sardynii? La spiaggia, plaża. La spiaggia. Preferita, ulubiona, rodzaj żeński. Preferite, liczba mnoga, ulubione. Le spiagge, plaże. Le spiagge preferite, ulubione plaże. Le tue spiagge preferite, twoje ulubione plaże. Słówko quali, jak pamiętamy, mające formę w liczbie pojedynczej quale, zawsze w mnogiej, niezależnie od rodzaju, przyjmuje formę quali. Tak? Quale, quali, niezależnie czy to są spiagge, czy to są posti, męski czy żeński rodzaj. Dalej. Qual è la tua spiaggia preferita in Sardegna? Qual è la tua spiaggia preferita in Sardegna? Jaka jest twoja ulubiona plaża na Sardynii? La spiaggia, plaża. La spiaggia preferita, ulubiona plaża. La tua spiaggia preferita. Takie pytanie może dotyczyć również innych rzeczy rodzaju żeńskiego. Quali sono le tue spiagge preferite in Sardegna? Quali sono le tue pizze preferite? Na przykład. Jakie są twoje ulubione pizze? Tak? Quali sono le tue pizze preferite? Quali sono le tue città preferite? Jakie są twoje ulubione miasta? La città, miasto. Le città, miasta. Słówko città, niezależnie od liczby, będzie miało taki sam kształt. Città, la città, le città. Quali sono le tue città preferite? Quali sono le tue squadre di calcio preferite? Czyli jakie są twoje ulubione drużyny, kluby piłkarskie? La squadra, drużyna, ewentualnie klub. Il calcio, piłka nożna, a więc la squadra di calcio. La squadra di calcio. Quali sono le tue squadre di calcio preferite? Quali sono le tue squadre di calcio preferite? E na dole. Qual è la tua spiaggia preferita in Sardegna? Qual è la tua pizza preferita? Jaka jest twoja ulubiona pizza? La tua pizza, tak? Qual è la tua pizza preferita? Qual è la tua città preferita? Qual è la tua città preferita? Jakie jest twoje ulubione miasto? Qual è la tua squadra di calcio preferita? Qual è la tua squadra di calcio preferita? Jaka jest twoja ulubiona drużyna, klub piłkarski? Trudna odpowiedź na te pytania. Quali sono le tue spiagge preferite in Sardegna? Le mie spiagge preferite in Sardegna sono na przykład Cala Liberotto, Cala Mariolu, La Pelosa, Cala Coticcio. Qual è la tua spiaggia preferita in Sardegna? La mia spiaggia preferita è Cala Coticcio. E teraz trzecia osoba. Quali sono i suoi libri preferiti? Quali sono i suoi libri preferiti? Jakie są jego, jej ulubione książki? I libri preferiti, i suoi libri preferiti. Dalej. Qual è il suo libro preferito? Qual è il suo libro preferito? Jaka jest jego, jej ulubiona książka? Il suo libro preferito. Jego, jej ulubiony libro, tak? Dalej. Quali sono le sue lingue preferite? Quali sono le sue lingue preferite? Jakie są jego, jej ulubione lingue, języki, lingue? Le lingue preferite, le sue lingue preferite, jego, jej ulubione języki. Qual è la sua lingua preferita? Qual è la sua lingua preferita? Jaki jest jego, jej ulubiony język?
czy też jaka jest jego i jej ulubiona lingua, la sua lingua preferita. Suoi, suo, sue, sua może oznaczać oczywiście też pana, pani, ulubione książki itd., ale tego dowiadujemy się z kontekstu albo z pisowni. Suoi, suo, pisane wielką literą. I suoi libri preferiti, pana, pani, książki ulubione. Włoskie zaimki dzierżawcze i possessivi nie są aż tak bardzo skomplikowane, jak się wydają. Po prostu trzeba się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Dlatego wprowadzam je stopniowo. I jeszcze jedna rzecz. Na ostatniej lekcji i teraz pojawił się przyimek a, nowy przyimek. Poprzednio mieliśmy wyrażenie imparare a ballare. Imparare a ballare, uczyć się tańczyć. Słówko a tutaj to jest właśnie prepozizione. La prepozizione a, czyli przyimek a. La prepozizione a. Dzisiaj mieliśmy wyrażenie aroma, co znaczy w Rzymie, albo do Rzymu. Jechać do Rzymu, tak? W tym znaczeniu do Rzymu jechać. Aroma. Wyrażenie na górze. Imparare a ballare to jest taki schemat, pod który można podstawić inne wyrażenia. Na przykład. Imparare a scrivere. Scrivere, pisać. Imparare a scrivere, co znaczy uczyć się pisać. Imparare a leggere, czytać. Uczyć się czytać. Leggere. Imparare a leggere. Imparare a ballare. Postarajmy się zapamiętać taki schemat. Imparare a ballare, scrivere, leggere. Czyli po a w tym układzie następuje czasownik bez okoliczniku. Uczę się czytać. Io imparo a leggere. Io imparo a scrivere. Taki schemat zapamiętujemy dla a. I drugie wyrażenie. Aroma, ale równie dobrze a Milano. A Milano, czyli w Mediolanie albo do Mediolanu na przykład jechać, iść. Aroma, a Milano, a Wenecja, a Wenecja. Zapamiętujemy ten schemat. A przynależy się miastom. Aroma, a Milano, a Wenecja. Być a Roma, jechać a Roma. Być a Milano, jechać a Milano. Być a Wenecja, jechać a Wenecja. I dwa inne dzisiejsze wyrażenia z prepozycjoni, czyli la squadra di calcio, di calcio. Pytanie, przypadek, właściwe prepozycjone di, kogo, czego, squadra di calcio, drużyna piłki nożnej. Kogo, czego. I drugie, in Sardegna, in Sardegna. Na Sardynii być, na Sardynię jechać. In będzie właściwe dla dużych wysp. Być in Sardynia, a także in Sicilia, na przykład, tak? Na Sycylii, in Sicilia. Ewentualnie jechać, płynąć in Sardynia, in Sicilia. Prepozycjoni, czyli przyimki, które do tej pory poznaliśmy częściowo, to di, in, a. I analogicznie do tego, jak zachowują się di oraz in, o czym już mówiłam wcześniej, czyli gdy na przykład spotykają rodzajnik la, tworzą formę della, nella. Analogicznie będzie się zachowywać prepozycjone a, alla. I mogę Was zapewnić, że to jest dopiero pierwszy odcinek pierwszego sezonu długiego serialu na temat prepozycjoni. Nie przez przypadek właśnie prepozycjoni spędzają sen z powiek wszystkim uczącym się włoskiego. Oczywiście można uczyć się od razu całego zestawienia wszystkich reguł użycia i tysiąca przykładów użycia prepozycjoni, ale może lepiej jest od początku, zaczynając, poznawać po prostu je krok po kroku. Kolejne użycia, kolejne zastosowanie. Myślę, że tak będziemy robić na tym kursie. Teraz to wszystko. W następnym filmie zrobimy sobie ćwiczenia na te formy possessivi, które już poznaliśmy. Gdybym miała jakieś informacje do pozostawienia, to proszę spojrzeć jak zwykle na opis filmu. Adesso vi ringrazio. Grazie e a presto. Ciao, ciao.